Sponsorem audycji jest firma supersports.pl, oferująca profesjonalny sprzęt fitness marki Tiguar oraz TRX. www.supersports.pl. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Dawaj. Dzień dobry widzowie, z tej strony Łukasz Sosenkiewicz wraz ze mną. Dzisiaj w audycji Dzień dobry widzowie, Franciszek Fidos. Witam cię, Franku. Buenos Aires, senior Sosen. Nigdy, zawsze śmieję się tak samo. Buenos Aires. Buenos Aires, Mister Klemba. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego zdrówka, szczęścia i słodyczy. Kolego, niech ci się wiedzie w życiu 1910 lat. Może ja zaśpiewam, piosenkę. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat. Dobrze, już kończę. Właśnie. Happy birthday to you. O, tak bym to powiedział. Feliz cumpleaños. Pamiętaj, że my o tobie pamiętamy, panie redaktorze Klemba, więc wszystkiego dobrego. No ale cóż, dzisiaj znowu widzewski poranek, dziś znowu ja w duecie z Frankiem. Dzisiaj o godzinie 12 konferencja prasowa RTS Widzew Łódź, więc no będzie się działo. Podejrzewam, że będzie podane nazwisko nowego szkoleniowca. Zobaczymy może jak to będzie ze sztabem i w ogóle. Więc siedzimy jak na szpilkach i czekamy na tą konferencję, ale dzisiaj już 30 lipca, z tego co wiem, i ja się pytam, gdzie są transfery, bo słuchajcie, no ile można czekać na jakieś transfery, no, więc ja no wiesz, dopóki trenera nie mamy, to transfery głupio będzie robić, jak nagle trener stwierdzi, że go w kadrze nie widzi, no tak jak było z Łukaszem Zeidlera na przykład. No tak, ale chodzi o to, że nie chce mi się wracać do tego Łukasza Zeidlera, niech będzie tak, jak powiedziałeś. Chodzi o to, że wiesz, no już chociażby można by było jakieś tutaj podpowiedzi rzucić, tak? No ja wczoraj na Twitterze wykonałem taki wpisik i powstała, no powiem szczerze, bardzo duża dyskusja i mam zamiar się z nią tutaj z Państwem podzielić, bo wyglądała ona tak. Błąd, Czubak, Zmorzyński, Krykun, Kozłowski, Hebel, Galach, Rogalski, Kita, no bo Rogalski ze względu na to, że Kita najprawdopodobniej będzie w pełni zdrowy dopiero pod, myślę, że przełom listopada, grudnia, no bo zacznie grać w piłkę, myślę, że gdzieś październik, no bo to ciężka rehabilitacja, no i no tak będzie, to nie ma innego możliwości. Zalepa, Broś. Tu bym szukał RTS Widzew Łódź i dałem zapytanie, kto jeszcze drodzy widzewiacy z Twittera, więc no odpowiedziało bardzo wielu widzewskich twitterowiczów, ale podało też różnych innych piłkarzy niż ja podałem, czyli Bednarski, Paweł Wojciechowski, Damian Michalik, Radulik, Antonik, Szuprytowski, Wiktoruk, Kozłowski, Sylweszczak, no Kozłowski się powtarza, Paweł Tomczyk, Szymon Pawłowski, kto tutaj jeszcze? Był tutaj Hrinciar, Lukas, no tak, to fajny piłkarz rzeczywiście, Filip Woźniak mówi, Bartosz Nowak, Radkowski, Kasperkiewicz, no Kasperkiewicz to już po raz kolejny jest łączony tutaj z RTS Widzew Łódź, no zawodnik Rakowa Częstochowa z tego co pamiętam, ale są też kontrataki właśnie takich twitterowiczów i na przykład Marcin Panser pisze, że znając trendy Widzewa, to bardziej spodziewam się Rafała Boguskiego, Adama Marciniaka czy Michała Hrabka. Pierwszy i drugi ma doświadczenie w Ekstraklasie, a trzeci doświadczenie i potencjał, którego nigdzie nie potwierdził. Idealnie się nadają. No to takie pół żartem, pół serio. Mam nadzieję, że tutaj tylko uszczypliwość Marcina była. Chodzi tutaj o Adriana Błonda. Ja wczoraj już wspomniałem o Adrianie Błądzie. Tutaj ludzie wypisują mi, co Macie Samuel, czy Kajmada, czy nawet Maciek, że Błąd był najlepszy w meczu z nami na placu, że to bardzo dobry piłkarz, tylko jak to Maciek stwierdził, ma awersję na Widzew, czyli nie wiem, może nie lubi Widzewa, szkoda. Szkoda, bo zawodnik fajny i tylko dlatego ma u nas nie grać, bo nie lubi Widzewa, no to sorry, ale jego zachowanie jest tragiczne. Kuczak, Garbania, Rejman, Stali Rzeszów, lepiej by wyglądał niż kapryśny Możdżyń. Na skrzydło jakiś w stylu Płachety, Rafał Wilikowski. No tak,
jakiś stylu Pocheta, to chyba tylko Pocheta, bo Pocheta to naprawdę bardzo dobry młodzieżowiec, który zapracował sobie naprawdę solidnym sezonem na transfer do Championship, do Norwich City, więc no też bym takiego szukał, ale ja nie wiem, czy takiego można znaleźć, ale były już, można powiedzieć, dyrektor Rafał Pawlak mówił, że takich piłkarzy jest na pęczki, to więc może w swoim notesie ma jeszcze parę takich asów, więc czekamy, może jeszcze na koniec tych swoich dni w RTS widzę Łódź wyciągnie zajączka z kapelusza i na przykład wyciągnie nam takiego Pochetę. Broś kontrowersyjnie, drogo na pewno, ale jakość. Dlaczego Broś? Dlaczego wpisałem Brośa? Dlatego, żeby podwyższył rywalizację gry na prawej obronie Łukaszowi Kosakiewiczowi, a Łukasz Kosakiewicz mógłby nauczyć się grać w piłkę w obronie, jeżeli chodzi o Łukasza Brozia, i ten Łukasz Broś dałby mu impuls do tego i pokazał mu, jak się profesjonalnie podchodzi do treningu, jak się profesjonalnie podchodzi do dnia meczowego, bo niektóre mecze Łukasza Kosakiewicza, oddając mu to jeszcze, że Łukasz Kosakiewicz był naszym najlepszym asystentem i za to serdeczne dzięki, w ostatnich meczach po prostu zapominał, gdzie jest ustawiony na boisko i często wędrował na pozycję prawego pomocnika. Gdzieś tam się mijali, jak na autostradzie z Sojabą, no i nie miał kto bronić, dlatego powstawały takie luki. Nie będę tutaj się już wypowiadał na temat, ile bramek poszło tamtą stroną, no ale pewnie każdy to z RTS widział. Kozłowski, Czubak, Krykun, Rogalski to najciekawsze nazwiska. Szukałbym także wypożyczeń z ekstraklasy młodych chłopaków. I tu się zgadzam. Zgadzamby się tutaj co do Damiana Warchoła, zgadzam się też tutaj nawet do Rosołka, ale może byśmy nawet poszli dalej. Czyli sprowadzali piłkarzy z Akademii Lecha na wypożyczenie, bo wiadomo, że teraz nie wchodzą w grę. Czyli takich letnioskich, przepraszam, czy tego Skurasia. Takich chłopaków, którzy jeszcze nie będą się łapać na pewno w pierwszej drużynie Lecha. Oczywiście też nie mogę tak powiedzieć, bo nie wiadomo, ile Lech piłkarzy straci jeszcze przed Toruniem, no ale jako wicemistrz Polski, który chcąc zaarkować Ligę Europy, myślę, że nie będzie się pozbywał łatwą ręką takich piłkarzy jak Jóźwiak, czy Kamiński, czy Moder, czy Gumny. Więc no, można też atakować taką ewentualność, czyli wypożyczenia piłkarzy, sprawdzenie przydatności, może jakaś opcja pierwokupu, no ale na tą chwilę nie będziemy o tym dyskutować, ze względu na to, że nie wiemy, jaki będziemy mieli budżet i nie wiemy, jaki będzie trener, bo trener będzie ogłoszony o 12. Z tego, co wiemy, są przecieki, że będzie to Albańczyk Dobi, który nie zna Popka, ale podobno słucha jego muzyki. Z wyjątkiem Brzeto Chybskich, zwłaszcza Kozłowski i Czuwak, to byłoby transferowo, to by była bardzo wejście na dobrą transferową politykę. Dlaczego? Dlatego, że Czubak to bardzo dobra dziewiątka i mógłby tutaj porywalizować z Marcinem Robakiem. Też nie wiemy, jaka będzie sytuacja Rafała Wolsztyńskiego po jego słynnych wpisach na Instagramie, więc nie wiemy, czy zostanie w klubie, czy nie zostanie w klubie, czy on ma zamiar walczyć tutaj z Marcinem Robakiem, ale czy my chcemy atakować też pierwszą ligę z 38-letnim napastnikiem z przodu. To też jest pytanie oczywiście do sztabu. Pamiętajcie, że jeżeli zmieni się trener, każdy piłkarz będzie miał nową kartę i będzie obserwowany na treningach. I tak powinno być, że nie ustala się składu od Marcina Robaka, notabene najlepszego naszego piłkarza, ale no już wiekowego chłopaka, tylko każdy musi wywalczyć tą pozycję sobą na treningu. Ja mam nadzieję, że jeżeli będzie to Dobi, czy będzie to inny trener, uważam, że tak powinna wyglądać selekcja piłkarzy do wystawiania składu. Jeżeli jesteś dobry w treningu i pokazujesz to, to grasz w meczu. Nie ma tak, że bo ja mam nazwisko i gram. A często niestety u trenera Kaczmarka tak to wyglądało. Czubak jest świetny, Czubak jest bardziej drewniany od Świdra. Dribblingu zero, ale na pierwszą ligę sam. Okej, okay, Czubak jest drewniany, ale gra w reprezentacji polskiej Under 21. Jest pan Czesław Michniewicz, czy cały czas go powołuje. Jest czołowym snajperem Bytowi Bytów. I jeżeli miałbym brać piłkarza z doświadczeniem, z jakimś nazwiskiem, a miałby grać to, co grały nasze gwiazdeczki na wiosnę, wolałbym młodego, perspektywicznego zawodnika. Na bramkę Zapytowski, czyli tutaj już żegnamy się najprawdopodobniej z Patrykiem Wolańskim, no bo Oktopus raczej jest nie do ruszenia. Jeszcze dodatek jest taki, że automatycznie przedłużył mu się kontrakt i uważam, że to jest dużo lepszy piłkarz niż Patryk Wolański. Na pewno nie chimeryczny,
i na pewno nie miał ochoty tańczyć po tak spektakularnym awansie, jak to zaprezentował Patryk Wolański w swoim IG na Instagramie. Mateusz, przepraszam, Zapytowski, Resowia, Mateusz Żebrowski, KKS Kalisz, nie zna piłkarza, Fabian Piasecki, Zagłębie Sosnowiec, Czubak. Po raz kolejny się pojawia to nazwisko, czyli na 11-12 bitów po 8-7 razy pojawia się Czubak, czyli to nazwisko jest najczęściej wymieniane. Piasecki łączony jest ze Śląskiem Wrocław, a Żebrowski podpisał kontrakt z Arką Gdynia. Wasz redakcyjny kolega Wojtek pisze na Twitterze, więc jest czujny jak ważka i fajnie, że ta społeczność tak szybko reaguje. I tutaj apel do dyrektora, już to napisałem oczywiście na swojej tablicy. Bardzo proszę nowego dyrektora RTS Widzę Łódź, żeby założył sobie Twitter i korzystał z najlepszej publiki w Polsce, która od czasu do czasu, mogę nawet twierdzić, częściej ma rację niż najlepsi fachowcy w Polsce. Jeżeli ma się za darmo takich kibiców i tak zdających się na piłce fachowców, trzeba z tego korzystać. Dawid Kort, Damian Zbożeń, Jakub Bator, Olaf Nowak, Jakubowski, Szymon Sobczak, Rafał Grzelak, Michał Goliński, Szymusi, Grakoczy, Eryk Sobków i Udowiewicz. Przepraszam za to, nie potrafię tego przeczytać. To moje propozycje, pisze Patryk Nowacki. Spoko, widzę, że tutaj połączenie doświadczenia ekstraklasowego jest z połączeniem tych najlepszych piłkarzy drugoligowych, więc też się tutaj mogę zgodzić. Jeżeli chodzi Radosław Adamski z Resowi, no tak, no ale jakbyśmy mieli tak wymienić to tych piłkarzy z Resowi, to i Hebel, i Adamski, i Zalepa, i Krykun, tak, to jeżeli Resowia nie awansuje, a przegra w jutrzejszym meczu ze Stalą w Rzeszów, to podejrzewam, że zostanie po prostu rozprzedana i tak to jednak będzie wyglądać, że ci piłkarze, tak jak Elana rzeczywiście, bo tam widać, że już odszedł Kozłowski, już odszedł ten drugi piłkarz, który narobił nam tak bardzo dużo smrodu na boisku. Zaraz nie przypomnę sobie nazwiska, ale może podczas audycji jeszcze sobie przypomnę. Już tam odchodzą, no wiadomo, że są to chłopcy, którzy mają ambicje grać wyżej, no a niestety Elana spadła do trzeciej ligi. Błąd Zaradwana, który wypiął dupę Czubak, myślisz, że realny, Zmorzyński, nawet nie wiem, który to jest, Krykun plus Kozłowski. No, Kozłowski określany tutaj w niektórych tweetach drugim Przemkiem Kito. O Boże i Glasty, żadnego Brozia, pisze Michał Balteszak. No pewnie, masz prawo mieć takie zdanie. Ja uważam, że Łukasz Broś doświadczeniem przydoby się w zespole. Ja wiem, że ma 35 lat, no ale mogę tylko stwierdzić, i to też powiem, że jest moja personalna opinia, no pana Kosakiewicza na tą chwilę przykrywa kapelusze. Panowie, nie róbmy rewolucji, bo tu ma kto grać, tylko trener musi ich złapać za ryję i tyle. Nie mówię, że nie ma być transferów, ale od rewolucji bym był daleki. Oczywiście nie, Robert. Nikt nie chce tutaj rewolucji, ale na niektóre pozycje niestety trzeba szukać wzmocnień, ale niektóre będą nawet jedynkowe, ze względu na to, że przykładowo Kordas, który najprawdopodobniej odejdzie, zostanie nam pieńczyk, więc musimy mieć dobującego się lewego obrońcę. Tużyniecki najprawdopodobniej odejdzie. Zostaje Kosakiewicz. Kto będzie grał, kto będzie go podwalał na ten przyłkiem się jakiejś kontuzji. Znowu będziemy łatać dziury jakimś pomocnikiem albo jakimś ostatnim obrońcą. Mamy Nowaka, nie wiadomo, kiedy będzie zdrowy, kiedy będzie w pełni tego. Hubert Wąkiewicz, nie widzę go w zespole kompletnie, ze względu na to, że wiosnę miał po prostu bardzo tragiczną i jest to jeden z piłkarzy, który powinien być od razu skreślony przez nowego trenera, jak tylko obejrzy skróty meczów RTS Widzę Łódź. Zostaje nam Tanżyna i Rudo na tą chwilę zdrowi i młodzieżowcy Piskorski Becht. No, dla mnie trochę mało, jeżeli chcielibyśmy atakować pierwszą ligę. Tutaj tak a propos tego całego wpisu. Jak dobi, to może i Bednarski. Bednarski fajnie, tak? Chyba król strzelców drugiej ligi. Popraw mnie, jak się mylę, ale Bednarski chyba wyprzedził naszą gwiazdę, naszą perłę wiecznie młodego Marcina Robaka, więc no, też ciekawa opcja, ale powiem szczerze, że nie miałem... Miałem tylko raz okazję oglądać go w meczu z RTS Widzę Łódź. No, chłopak dużo miejsca robi, szuka gry. No, fajnie, fajna alternatywa, no ale jak już bym miał tutaj sprowadzać kogoś w pozycji 1-1, to wolałbym chyba jednak tego Czubaka. To oczywiście moja personalna opinia. Bramka Misztal. No wiadomo, tutaj się pojawia, że jednak Wolański pożegna się z klubem, bo nie wierzę, żeby to był Wojtek Pawłowski. No myślę, albo chyba, że Wojtek Pawłowski wróci do Udinese i będzie dalej szlifował język włoski. Ale to jest raczej niemożliwe.
Kasper Michalski z GKS-u, Step Błecki. O, ten Step Błecki już się pojawiał przy Łukaszu Masłowski. To bardzo taki fajny skrzydłowy. No ale ja bym tutaj gdzieś szukał może takiego Mateusza Michalskiego, który jednak kończy mu się kontrakt z Radomiakiem. No, nie wiadomo, czy nie zostanie przedłużony. Albo Radomiak może awansować do Ekstraklasy i pewnie jak awansuje do Ekstraklasy, to Mateusz Michalski będzie chciał grać w Ekstraklasie, a nie wracać do Widzewa. No ale jeszcze mecz przed nami i mecz warty z Radomiakiem, więc no, wszystko jest możliwe. Krikun po raz kolejny. Omar Santana Miedź. Nie znam piłkarza, przepraszam. Hebel Resowia się tutaj powtarza. Kuczak Garbarnia. Marquinhos Miedź. Nie, ja już z tych Miedzi nie chcę. Po Jamie nie mam ochoty na żadną Miedź Legnica. I następna opcja Czubak, tak? Zbytowicz, czyli po raz kolejny siedem. Żytek. Żytek sprawdziłem wczoraj na Transfer Market, bawiąc się naszego dyrektora, ojca dyrektora, który był doradcą do spraw transferowych, pani Martyny Pajączek, czyli Rafała Pawlaka. Bardzo fajny piłkarz z Puszczy Niepołomice. Nawet zadzwoniłem w dwa miejsca, zapytałem. No, 26 lat. Uważam, że na takich piłkarzy widzę powinien opierać swoją wizję, jeżeli chodzi o transfery na tą chwilę. No ale, no cóż, musimy poczekać do godziny 12, bo o godzinie 12 jest konferencja, czyli u mnie o 11 będę godzinę wcześniej wiedział. Nie, no żartuję oczywiście, przecież to tylko strefa czasowa. Panie Franku, czy pan tam w ogóle jest? Bo ja tutaj już tracę głos. Panie, już zasnął już. Tak, słuchaj, no, dostaliśmy nawet potwierdzenie już oficjalne z aplikacji, że o 12 jest ta konferencja i mogę w sumie już chyba zapowiedzieć, że postaramy się zrobić live z tej konferencji. Będę tam ja, będzie tam Maciek Wojciechowski i postaramy się wam tą konferencję na żywo tutaj na antenie radia puścić. Z jakimś tam drobnym komentarzem przed i porze, więc od około godziny 12, jeśli nie możecie włączyć konferencji w Widzew TV, to zapraszamy do Radia Widzew i ten przekaz audio wam możemy zaoferować, więc to już mogę w tym momencie zapowiedzieć, że tą konferencję również usłyszycie u nas. Zakochała się w mulacie Polskach za granic. A, bo ja już jestem na antenie. Witam, Gang Albanii mi się włączył. Nie, dlaczego? Co tu się dzieje? Halo, Franku. Halo, Darku. Ja jakoś nie przepadam za Ja też nie. Ja też nie. Absolutnie nie przepadam. Może lubię hip-hop, ale nie tą kapelę. Chociaż to pakistańskie disco mnie śmieszy. Powiem szczerze, że samo wykonanie, teledysk i muzyka do tego. No, niestety, ale ma to pokłosie prawdy. Tak niestety to bywa. No, będąc na emigracji, zobaczyłem wiele takich kolorowych związków, więc no, to wszystko zależy, co się lubi. No. Więc tutaj akurat Popuś troszeczkę racji ma, ale ja osobiście no, nie przepadam za tego typu muzyką. Wykonaniu może tego pana może. O, pani on się dobrze nie bije, ani on też słabo śpiewa po prostu. Dobra, to mamy telefon, słuchajcie, od słuchacza. Odbieramy. O Boże, drogi. Halo, dzień dobry, Widzewie, Radio Widzew, halo. Dzień dobry, z tej strony wujek Toksik dzwoni. Nie wiem, czy już Sosen mówił z kalendarza, ale dzisiaj nasz kolega redakcyjny, Andrzej Klęba, obchodzi 18 urodziny i z tego powodu chciałbym mu zaśpiewać 100 lat, niech żyje nam. Andrzejku, wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam słuchacze. Cześć, czołem, trzymajcie się. Dzięki, drogi słuchaczu. Przekażemy na pewno, o ile Andrzej nie słucha. No jest dzień dobry, Widzewie, zrobił nam się koncert, życzę w Radiu Parada. No tak, no proszę państwa, no życie. W jakim Radiu Parada? Natomiast redaktor Klęba to jest widocznie taki redaktor, któremu każdy chce zaśpiewać 100 lat. Jeśli ktoś chce jeszcze zaśpiewać 100 lat redaktorowi Klębie, to jeszcze przez parę minut może do nas zadzwonić. 42 233 8019, linia jest włączona. Więc jak chcecie, to śmiało walczyć z wami i oknami, bo jestem ciekawy w sumie, czy Andrzej nas słucha, czy gdzieś tam jeszcze się wyleguje na Jamajce, na wakacjach, na urlopie
No, chyba już po tym urlopie, no ile można mieć urlopu? On już jest 1,5 miesiąca na urlopie. No, nie no, urlopu jak, nigdy za dużo. Urlopu no, nigdy no, za dużo. I tutaj pana audycję, pan, my prowadzimy pana audycję. Panie Andrzeju, pan wracaj tutaj. Właśnie, wracaj. Jest pana miejsce, no. Wracaj pan, bo za panem tęsknimy bardzo. Dobra, ja w takim razie, słuchaj, jeszcze jak już poruszyłem tematy ramówki, to wspomnę, co dzisiaj mamy w ramówce, bo to, co pisaliśmy rano, już jest troszeczkę nieaktualne. Troszkę zmian w tej ramówce tam nam weszło. O godzinie 10 bez zmian trybuna prasowa. Ja będę mówił do mikrofonu i będę czytał, co w trawie piszczy, a generalnie w tej trawie piszczy cały czas to samo, więc... Ale parę ciekawych artykułów jest. Oczywiście nasi dwaj ulubieni, duet Binczygen-Kuczmera. Jeden i drugi zagości. No, tematem przewodnim dzisiejszej trybuny to będzie mimo wszystko wybór trenera, ale też jeszcze parę innych tematów się znajdzie. Linia też będzie otwarta, więc jeśli ktoś będzie chciał zadzwonić, to śmiało pogadamy, pośpiewamy i będzie fajnie. Potem godzina przerwa, co dawno się chyba nie zdarzyło, żeby przed południem w radiu była przerwa, natomiast to jest wszystko spowodowane po prostu przygotowaniami, powiedzmy, technicznymi przed tą transmisją konferencji prasowej. Od godziny 12, tak jak wspomniałem, ja i redaktor Wojciechowski pojawimy się w Sercu Łodzi i tą konferencję dla Was będziemy relacjonować. Później będziemy mieli blok port powtórkowy, najpierw Trójgłos, potem powtórka wczorajszej audycji Pilne. No i wieczorem mamy powtórkę 18 trybuny prasowej, o 19 co jest grane, Maciej Wojciechowski, Łukasz Karpiak, i o godzinie 20 niespodziewany magazyn Pilne. Dzisiaj obraduje też walne zgromadzenie członków, więc przewidujemy, że jakieś decyzje mogą zapaść. No tak, więc... jest koniec miesiąca, Franku, więc no muszą ci ludzie, co mają te kontrakty, być rozliczeni, czy to piłkarze, czy to też działacze, tak? Czy nie wiem, czy akurat ten działacz miał kontrakt, ale podejrzewam, że to będzie jedna z takich decyzji, że będziemy żegnać się naszego doradcę do spraw transferów też między innymi, więc no ciekawy dzisiaj dzień. O Rafale Pawlaku mówisz? Tak, oczywiście. Wiesz co, on, no na pewno on miał jakąś umowę, bo wątpię, szczerze mówiąc, żeby prezes Pajączek wypłacał mu z własnej kieszeni, z własnej pensji. A to wiemy, że jakąś pensję pobierał mimo wszystko, więc pobiera, umowa na tak, pewno pobierał, musi być. Normalnie był na pasku w RTS Widzew Łódź, ale nie wiem, czy nie łączyło ich na przykład, nie wiem, ja nie jestem pewny teraz, jakaś umowa o dzieło albo coś takiego. No nie wierzę tutaj, że trener Pawlak miał podpisany kontrakt na 3 lata czy 2 lata, żebyśmy tutaj jeszcze mieli mu jakieś odprawy płacić, bo to by było już w ogóle jakieś, nie wiem, histeria by się, u mnie by powstała histeria. No, mam nadzieję, że takiego czegoś nie będzie. Mam nadzieję, że wszystko będzie już podopinane, że poznamy trzon sportowy dziś. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, najprawdopodobniej tymczasowo ma powrócić pan Leszczyński, więc zobaczymy, jak to będzie. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawy dzień się szykuje po Widzewsku, czyli no nic nowego, tak? Na Twitterze nic się nie dzieje. Sezon ogórkowy wszędzie. Nawet uwaga, mamy drugi telefon. Łukasz, mamy kolejny telefon. Halo, halo, Radio Widzew. Halo, halo. Dzień dobry panom. Łukasz, Liverpool. Panowie, tak na krótko. Co wy na temat na stworzenie rady transferowej starych piłkarzy? Nie, i jeszcze raz nie. Ja będę też mówił o tym w trybunie prasowej, bo widzę też ten artykuł na Ekspresie Ilustrowanym, ale ja absolutnie nie. Jak czytam te argumenty Krzysztofa Kamińskiego, tak? Krzysztof Kamiński, tak. To one są śmieszne po prostu według mnie. I jak dla mnie absolutnie nie. Ja chciałbym się wypowiedzieć, ja bym chciał zobaczyć plan tego wszystkiego i wtedy będę mógł się wypowiedzieć. Na razie to są też tylko, nie wiem, jakieś plotki, więc chciałbym zobaczyć plan, jak to ma wyglądać i kto mu ma doradzać, bo jeżeli ma to wyglądać tak jest to powiedziane, no to lepiej korzystać tutaj z młodszych na Twitterze. Tutaj też bardzo parę fajnych nazwisk, którzy mają pojęcie o piłce nożnej. Nie wiem, chcę zobaczyć, jak to ma wyglądać. Przed tym, zanim coś się stanie, muszę zobaczyć, jaki ma być wdrożony plan byłych piłkarzy Widzewa na to, żeby poprawić scouting. No ale uważam, że są skauci w Polsce, jest znakomita siatka scoutingowa, można sprowadzić bardzo dobrego dyrektora. Jeżeli my będziemy
oszczędzać pieniądze na pozycji dyrektor sportowy, no to ja nie mam pytań. Też jestem za tym, żeby ściągnąć dobrego dyrektora sportowego, ale myślę, że pomysł, taki zalążek tego jest dobry, bo mieliśmy w klubie przecież dobrych piłkarzy, którzy też się troszeczkę znają na piłce i którzy mogliby też pojeździć, poszukać danych piłkarzy. Nawet ja to nawet nie myślę może o pierwszej drużynie, ale do właśnie do takiego, nawet do takiej akademii też, żeby pościągać. Bardziej o takim czymś myślałbym, niż o pierwszej drużynie, bo do pierwszej drużyny jest potrzebny bardziej dyrektor sportowy, taki jakby Łukasz Masłowski. Ale to jest moje zdanie. Dobra, tak ale szybko. Łukasz, jeszcze wszystkiego dobrego. Jeszcze raz? Wszystkiego dobrego, Łukasz. Ja mówię, wszystkiego dobrego, Łukasz, ale chciałem ci coś powiedzieć. Akademia Widzewa ma swojego koordynatora. Akademia Widzewa ma swojego koordynatora i dyrektora. Dajmy pracować Maćkowi Szymańskiemu. Ma swojego blok D ma następnego koordynatora, czyli Andrzeja Kretka. Jest tam dwie osoby, które są odpowiedzialne. Nie goni sobie tam, dobierają ludzi. Są tam analitycy, są tam trenerzy, bramkarzy i wszystko. Jeżeli będą jakieś gwiazdy, które będą chciały tą Widzewską Akademię wzmocnić, to na pewno i czy pan Szymański, czy pan Kretek ich wyłowi. Tylko drugą sprawą jest, czy te gwiazdy będą chciały grać dla Akademii Widzewa. No właśnie, o to chodzi. Dobra, wszystkiego dobrego, trzymajcie się panowie. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się, hej. To był Łukasz z Liverpoolu, nasz stały słuchacz, dwóch Łukaszów na antenie i tylko jeden Franek. Natomiast tak, no już zbliżamy się powoli do końca audycji. No, dwa telefony w pół godzinnej audycji, to tego jeszcze nie grali. Ale przypominam, że jeśli chcecie jeszcze do nas zadzwonić, może też się podzielić jakimiś przemyśleniami. Też zapraszam podczas trybuny prasowej. Będziecie mogli zadzwonić tradycyjnie też na Twitterze. Natomiast tak, no już audycja Dzień Dobry Widzewie, już powoli będziemy ją kończyć. Przypominamy o godzinie 12, po godzinie 12 prawdopodobnie oficjalnie poznamy nazwisko trenera. No, na 99% będzie to Albańczyk Dobi, no myślę, że tutaj już nic raczej się nie może wysypać. Możesz mi powtórzyć przerwę, ci przepraszam, kto idzie na konferencję, ty i kto? I ojciec dyrektor, Wojciechowski. Aha, czy wy już coś po albańsku, heszkę, meszkę, coś już wiecie, czy to będzie język angielski? Jakiś cytat, a trener Dobi nie mówi po polsku? A nie wiem, myślałem, chyba że... mówi, myślałem, bo on jakiegoś czasu mieszka w Polsce, to myślę, że on po polsku coś tam będzie mówił. Jak trzeba będzie w językach, to sobie poradzimy. Już niemiecki, hiszpański, angielski, kastylijski, kataloński, wszystkiego po trochu, damy radę. Heszkę, meszkę no i w ogóle, rozumiem. Ale jeszcze nie piłkarsko, nie o Widzewie, ale dzisiaj naprawdę pewnie mi to wybaczycie. 40 lat mija, jak przypomina TVP Sport. Od skoku Władysława Kozakiewicza, który ucieszył Moskwę i zdobył złoty olimpijski medal i wykonał najsłynniejszy gest, pokazując wtedy Rosjanom, więc do usłyszenia, mówi państwu Łukasz Sosenkiewicz. I Franek Fidos, dzięki za te ostatnie pół godziny. Słyszymy się dosłownie za chwilkę w trybunie prasowej. Do usłyszenia. Sponsorem audycji była firma supersports.pl, oferująca profesjonalny sprzęt fitness marki Tiguar oraz TRX. www.supersports.pl. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.